Witam wszystkich ponownie w Dolinie Lodowego Wichru. Czy wiecie, że elfy nie sypiają, tylko zamiast tego zapadają w medytacyjny trans? No cóż, teraz już wiecie. Zrozumiałem. Skoro już wiecie, to czas się stąd wynosić. Jak widzicie, za drugim razem udało mi się całkiem lepiej pokonać smoka. A to nikt nie padł, chociaż paladyn był bardzo bliski tego. No i... no, wynośmy się stąd, zanim to wszystko szlak trafi. Zrobione. Wstrzymał save i w drogę. O nie, coś się dzieje. Coś się dzieje. Wiedziałem. Sidro. Wielokrotnie namawiałem mieszkańców Kaldahar, by ciebie i twoje siostry zostawili w spokoju. Czy tak nam się odpłacasz? I Madae, wolałbym, żeby nasze ponowne spotkanie odbyło się w innych okolicznościach. Jak tu trafiłaś? Nie sądzę, żeby Sedra chciała z tobą rozmawiać, Izelorze. Jak wiesz, przedostaliśmy się tu przez oko smoka. Sedra, jej krewni, Juanti, z radością zawarli z nami przymierze. Pod moim przywództwem wesprą Legion Chimery w dziele zniszczenia tego gniazda hipokryzji. Ale najpierw musimy zdobyć klejnot serca. Odstąp, druidzie. To spotka cię szybka śmierć. Odejdźcie. Jeśli spróbujecie zabrać klejnot serca, zapłacicie za to życiem. I w imię czego? Prawa do nękania tych, którzy złościli was w przeszłości? Prawa? Gdyby w tym żałosnym świecie jakiekolwiek prawa miały znaczenie, nie mielibyśmy o czym rozmawiać. Moim prawem jest moja siła. Siła wyhodowana na nienawiści mieszańców tego świata, dziwolągów, wyrzutków. Ja też jestem mieszańcem. Gdy ludzie naśmiewają się ze mnie z powodu mojej mieszanej krwi, ignoruję ich. I nie zniżam się do ich poziomu. Nie zmusisz innych do tego, by cię zaakceptowali, Madae. To, co robisz, jest złe. Twoje życie u boku kochających rodziców, wśród elfów z głębokiej doliny, z pewnością było piekłem, Izelorze. Moja matka targnęła się na swoje życie, gdy zobaczyła, czym są jej dzieci. Oszczędź mi więc gadania. Daruj sobie te wzruszające sceny, Izelorze. Nie zamierzam dyskutować o zamierzchłej Co oni tu robią? Przyszliśmy skopać parę tyłków. Haha. Niech Bane was przeklnie, najemnicy! Trochę daleko stąd, do 10 miast. Nie sądzicie? Żadna odległość. Ojejku, to mój telefon. Czekajcie. No, jestem z powrotem. Żadna odległość nie jest straszna, jeżeli zagrożona jest sprawiedliwość. Jak mawiał mój ojciec, dyskusje na temat sprawiedliwości do niczego nie prowadzą. Ostatecznie to najsilniejsi decydują, czym ona jest. Za to, co zrobiliście, by zniweczyć plany mojego brata. Spotka was ten sam los. Również dostaniemy swój własny magiczny kryształ? Widzę, że nie można przemówić ci do rozsądku, Madae. Ty i twój brat jesteście skończeni. You're finished. Pokaż, co potrafisz. Nie opuszczę tego kręgu, dopóki nie zrzucisz mego martwego ciała na samo dno doliny. Miałam nadzieję, że to powiesz. Sedro, pilne sprawy wzywają mnie do obciętej dłoni. Niech ich porażka będzie bezwzględna. Po moim, to znaczy po naszym trupie. Okej. Jakie się rozkazy, by pomóc? Źli panowie atakują. Pora się bronić. Potrzebujesz mnie? I wierzcie mi, to będzie nie byle jaka obrona. Słucham. Dobra. No, a czego chcesz teraz? Chodź tutaj.
Rzuć to, rzuć tamto. Zamieniam się. No, nie ma sprawy. Aha, trucizna. Nie spodobać się to, proszę pana. Trucizna. Co? Możesz na mnie liczyć. Dobra, czy ty rzuciłeś czar? Ty też rzuciłeś. Rzuć skórę na siebie, ty zacznij śpiewać. Zabierajmy się do roboty. Ty możesz w międzyczasie sobie trochę porzucać. Biją nas. Niedobrzy panowie. Nadzieja. Dobra, myślę, że już możemy zacząć wbijać ludziom sztylety w plecy przy pomocy tego jakże rzucnego ziołka. Dobra, ty rzucaj. Niewidzialność na ziołka. Raz, proszę, szybko. Szczęście dzięki pieśni Barda. Mało co potrafił zrobić naszym bohaterom. Ha. Wow. Cedra. Wiecie co? Właśnie ją zauważyłem. Nie chcę, żeby mi się tutaj pomętał jakiś mag. Ha. Uciszenie. Do widzenia, magu. A, jednak. Trafi rzucać czary nawet uciszone. Co oznacza, że fokus na nią. To. O nie, przybyły posiłki od południa. Krasnolud może zajmie. Paladin może zajmie się tymi harpiami po południu. A reszta niech jak najszybciej ubije tą cedrę całą. Myślę, że jeżeli pozwolimy jej rzucać czary, to może to się źle skończyć. A, jaka epickość. Wszędzie. Wiesz co? W sumie przecież mamy palec śmierci. O ile dobrze pamiętam, magowie nie mają zbyt dobrych rzutów obronnych na śmierć. Porażka! Pani już dziękujemy. Następnym razem pomyśl o jakiejś ochronie przed śmiercią, pani mag. Tak. Gotów, zgoda. Na razie spokój. Jestem w porządku. Dobra. Rzuć przełamanie strachu na Barda. W międzyczasie. Przyda nam się on. Przy okazji przybyły posiłki z zachodu. Dobra, już nie jest uciszony, teraz jest już tylko zatrzymany. Swoboda ruchu raz, szybko, proszę. Potrzebujesz mnie zawiązać. Czy możemy coś jeszcze przywołać? Nie bardzo. Dobra, profilaktyczne przyspieszenie na krasnoluda. Zawsze zda radę. Kolejne posiłki z zachodu. Dobra, zbierzmy się tu wszyscy. Zbierzmy się tu wszyscy w kupę i skopmy ogrom orogom tyłek. Gotowe. Przy pomocy jakiegoś fireballa na przykład. O tak. Ktoś uleczył nam za darmo paladyna, nie wiem kto, może Izalor, nie wiem, ale fajnie, że to zrobił. Co my tu mamy? Gdzie ty jesteś? Czaj się od pleców i
I rób swoje łotrzyki. Rób to, co łotrzyki robią najlepiej. Jakoś generał rzucił nam się na kapłana. Dobra. Cofam te słowa. W międzyczasie może rzućmy jakąś boską siłę. Przywołanie boskiej mocy. Potrzebujesz prawdziwego mistrza? Zabieraj. Teraz jakieś przyspieszenie na przykład. Rychło w czas. Słucham. Już się robi. Co mogę, dobrze? Na pewno nie mają nic przeciwko, jeżeli rzucę im tam nawałnicę. Dobra. Krasnolud niech się zajmie tutaj, tymi łucznikami. Pomoże mu Maszkara. Reszta rzuci się tutaj. Moje wyczulone zmysły. Łotrzyk wykorzysta swój nowy sztylet, żeby pobrzucać ludzi. Tylko kogo? Jest tu jakaś kapłanka, Maszkara, UNT, czarownica. Dobra. Możemy uznać tą czarownicę za martwą. Pięknie. Teraz idźcie tutaj tych ubić. Przywołaj sobie parę meteorytów. Możesz pobrzucać nimi parę jąki. Wow. Łotrzyk dostał się w ogień krzyżowy. Niedobre. Dobra. Tak. Zrobione. Kolejna fala padła. Coś jeszcze zamierza przyjść tutaj i umrzeć? Jest coś. Znowu od północy. Kolejna grupa UNT. A zwycięstwo w bitwie zapewnione. Gotowości? Chyba Krasnolud pójdzie na komandosa ubić tamtych. Z tamtej strony. Dobra. Paladyn wszystko dzielnie tankuje. Tak, komandos. Komandos Krasnolud wojownik. Zawsze się sprawdza. Kruki już mają co jeść. O tak. Mają sporo do jedzenia. Dobra, wracajmy do kryształu. Coś jeszcze chcę umrzeć dzisiaj? Może rzucę grupowe uzdrowienie tak prewencyjnie. Widzicie? Nic nam nie potraficie zrobić. Zrozumiałem. Dobra, kolejna grupa przyszła. Jakieś rozkazy? Całkiem spora. Potrzebujesz mnie? Już myślę, że przyda im się tam rzucić na miejsce kulę. Może jakąś również recytację. Gdzie jest Izelor? Nie wiem. Z kimś się tam biją. Pewnie z Izelorem. Mam nadzieję, że nie obraził się za to, że właśnie ładowałem mu listą kulę w twarz. Nie, nie obraził się. Recytacja. Oni też mają kapłana. Wiecie co? Myślę, że oni mieli kapłana. Słucham. Zaraz oczyszczę to miejsce.
Zabierajmy się. Nie masz już żadnych pocisków za bardzo. Trzeba coś zrobić jak na. Ale zawsze masz swoje strzałki, więc porzucaj sobie nimi też trochę. Dobra, zgadłem, oni mieli kapłana. Nie wierzę, niestety dziad zdążył rzucić tą swoją recytację. Zamieniam się w sobie. Twoje ciało i dusza. Uła. Niepożebna z szyją. A więc potrzebujesz prawdy. Zrobię co w mojej mocy. Dobra. Ci też jakoś padli. Ślicznie. Okej, to wszystko. Pokonaliśmy się Cedry i ocaliliśmy Kul'dahar. Na jakiś czas. Zajęło to nam niecałe 13 minut. Izelor pewnie jest nadal w tym swoim transie. Moje wyczulone. Nie dziwię się, że. Ojejku. W rzeczywistym świecie zajęłoby godzinę zebrać to całe złoto. Dobra, Izelor. Jestem wam dozgonnie wdzięczny. Gdy zamknęliście przejście i zginął jego strażnik, poczułem to. Yuan-Ti nie będą już mogli liczyć na wsparcie. Jeśli pokonacie Legion Chimery, w tej krainie ponownie zagości pokój. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Dobra, mógłbyś nam powiedzieć, jak dotrzeć do Ciętej Dłoni? Mada jasno powiedziała, że siły Legionu przemieszczają się przez Oko Smoka. Zapewne w wyniku dawnego wybuchu wulkanu w górze powstały podziemne przejścia. Podstawa wulkanu jest osadzona na skraju pól rzezi. Rozejrzymy się za okiem smoka na naszej mapie. Mogę prosić cię o coś innego? Co was interesuje? Nie, chyba nie ma nic innego ciekawego do powiedzenia. Okej. Okay. Wiecie co? Coś mi mówi, że znajdziemy tutaj przynajmniej parę ciekawych przedmiotów. O, jakiś scimitar. To nasz barbarzyńca padł. Całe to złoto. Jakieś rozkazy? Słucham. No sporo jeszcze trochę czasu. Więc pozbieram trochę złota i. Załatwię jeszcze parę innych spraw w mieście. Zamieniam się w słuch. Mamy całkiem zgrabną sumkę w złocie. A kiedy pozbieramy to wszystko, to na pewno ta sumka jeszcze się powiększy. Dobra. Co my tu mamy? Jakiś pierścień i semitar. Semitar pewnie plus. O, kwasu plus 2. No, ładny nawet. Ale nie chcemy się go używać. Mógłbym go dać pewnie bardowi. O, pierścień ochrony plus 3. Cyk. O, to zwiększył nawet mu KP. Dobra, ktoś chciałby pierścień ochrony plus 2? Nie widzę, nie słyszę. Dobra. Tak. Ty sobie poczekasz tutaj. Czego? Pewnie nikt nie chce, żebyś ładował się do kuźni. Taki wielki golem czy coś. Dobra, nie musisz dziękować. To sobie schowam. W sumie tam to mogłem sprzedać. Mamy sporo rzeczy do sprzedania. Do plecaka. Dobra, już nie ma miejsca. I sprzedajemy. Cyk. A, całkiem drogie to berło. Fajnie. Kolczuga. Syna Benkarta też musimy już sprzedać. Mamy lepszy miecz. Wow. To się nazywa zysk. Ten semitar plus 3 też mogłem sprzedać. No cóż, uderzenie błyskawicy.
To sobie zachowam. 4 plus 2 to pierścień kameleona. To sprzedam. Oko myśliwego. Sprzedam. Tarcza tabarda. Pewnie nic. Pewnie kosztuje całe nic, ale cóż. No, to jest nam szata wchłaniana. No, ale to fajne. Dobra, te strzały też posprzedaję. Na kół obecnie ma odporność 2-3 na zimno. Chyba zamienię na tą szatę wchłaniania. Nie mam sobie, zrobię co przy okazji. To nie. To i to sprzedaj. I kolejna sumka wpłynęła nam na konto. Dobra. Myślę, że możemy zacząć coś kupować dla odmiany. Zrobię co w mojej mocy. Aura Asimiara. Posiadacz plus 8. A dola najemnika plus 7. Odporność 5 na zimno. Bronie już chyba raczej mamy zadowalające. Jest wielki topór plus 4. Moglibyśmy go wymienić zamiast tego wielkiego topora plus 3, którym walczy nasz krasnolud. Krótki miecz ukrycia, a to nic ciekawego. Cichy zabójca, też nic ciekawego. Sierp kogoś, dobre jagody, ne. Topór rzeźniczy. W czasie ataku... pancerzej do tarczy. Nie wiem, czy w końcu opłaca się coś takiego kupować, czy nie. Nie, jednak nie. Pełna zbroja płytowa, plus 9. O, to się na to opłaca kupić. Duża tarcza... szata stąpania, odporność 1, magia, wiedza mistyczna, bręble. Pas przebić. O, buty szybkości. Zobaczę, czy ktoś nie ma ciekawszych butów. Cytra wojenna. Nie. To już są nasze stare graty. Więc Aura Asimiara kupujemy. Czekaj, to ma plus 7, plus 8, a pełna zbroja płytowa ma plus 9. Tak, o, dobra, kupujemy to i to. No i nasz bard jest bardziej niż przeciążony. Plus 8, dobra, nałożysz to, na pewno ci nie spadnie KP, ale wzrosło. No bo ochrona przed złem też dała coś swojego. Ty założysz pełną zbroję płytową, a co ty masz? Łamacz diamentów. To może dasz ten swój łamacz diamentów kapłanowi. No i wszystko ładnie, pięknie wyszło. Jeszcze sprzedam te trzy zbroje, co tu mam. Te dwie zbroje, to znaczy. No i dobra. Mam jeszcze sporo klejnotów do sprzedania i sporo złota do wyzbierania. Zajmę się tym w następnym odcinku. Może jeszcze, nawet jeżeli uda mi się zaoszczędzić trochę kasy, to kupię ten miecz, co tam widzieliście. Ten wielki miecz, co ignorował KP przeciwnika. Okej. Dziękuję wszystkim za uwagę. W następnym odcinku idziemy do... jak to się nazywało? Głowa smoka? Tak, chyba tak. Wszyscy fani Icewind Dale 1, ręce w górę, kolejna znana lokacja. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i na razie.